Cześć, cześć, cześć. Z tej strony Maja W i Natalia. Hello. Hello. Nie wnikajcie w odbiór Natalii, po prostu konie ją poprały. I nie wnikajcie, że nie jestem dopasowana cię w ogóle, bo nie chciałam się dzisiaj ubierać za ładnie, a i tak wiedziałam, że mnie uwalą konie. No i ogólnie to jesteśmy w stajni u Natalii i czyścimy konie. Ponieważ jazda miała trochę przerwę. No dokładnie, miesiąc, bo miała nóżkę chorą. I jakby ktoś nie miał mocnych emocji, to jej sobie przewinie, bo pewnie Maja pokaże jej rankę. Aktualnie jest mała, ale no. Jak ktoś nie lubi, to nie oglądajcie. Dobra, to mam pokazać teraz? Możesz pokazać. Dobra. O matko. Dobra, więc tak to wygląda. Co ona zrobiła, powiedz? Ona po prostu chyba była na podoku, miała... miała iść na dzień dziecka. Taką imprezę, żeby po prostu no, jeździć, no nie dzieciaki. I po prostu ja poszłam im dać jedzenie, żeby miała po prostu przed tym energię i po prostu konie... Poszłam, zeszły z padoku i ja zobaczyłam na jej nóżkę. I jakby najpierw dałam Ofelii jedzenie, żeby ona pierwsza była. Poszłam dać Ofelii i okazała po prostu... zobaczyłam, że ma ranę i powiedziałam, mama, ona nie idzie na imprezę, taka dosłownie zestresowana. I mama powiedziała, że no nie idzie i rana była okropna, możecie wiedzieć. I chyba okazało się, że ona rozwaliła... O Boże, przepraszam. Nic się stało. Rozwaliła pół płotu. Tam, ten płot, co zawsze galopowaliśmy, to tam wzdłuż tego lasu rozwaliła połowę. I po prostu byłam w szoku, bo poszłam do pola i myśleliśmy, że ona po prostu to sobie zahaczyła. A ona rozwaliła pół pola aż. I dlatego ma taką rankę. Teraz się trochę goi, już jest o wiele, wiele, wiele lepiej. Więc taka jest tego myśl. Lepiej miejcie, nie z pastucha wybiegli. Nie. Co ty robisz? Tak, więc robimy warkoczyki i idzie na lążę, bo pierwsza lążę po miesiącu nie chodzenia. Tak. Sądzę, że będzie energy. I teraz Maja musi stawić o energy. Ale śliczny źrebak. Zrobiłam jej dwa zdjęcia. Galiana! Ale teraz pięknie nóżkami. Wynikajcie taśmy, ale to jest najlepsza rzecz, żeby długo trzymały. Tak. Zobaczyłam to w internecie i powiem wam, działa, bo Ofela, nie, Wika ma to już 3 dni, a zazwyczaj gumki się rozwalały. I zgadnijcie, który kolor wybierzemy. Który kolor konie wylosują, zobaczymy. Wybierzemy po prostu, postawimy owiec, postawimy taśmę. Ofela musimy wywalić. I zobaczymy, który gwiazdka wybierze. I zobaczymy. Ja płagam, żeby wybrała czarny, który z tych, ale jak będę ubierze inne, to też będę zadowolona, więc idziemy. Otusia, ty też wywalasz się. Boże, wywalasz się. Otylia! Nie no, wychodzisz. Chodź, Otylia. Chodź. Chodź. I chciałam wam powiedzieć, że... Przekazuję. Wulkan. Wolnobiegowe... Konie są najlepsze, ponieważ mają energię i nie trzeba je za dużo stępować. No. I zobaczymy, o, gwiazda też prosi.
Teraz porozstawiamy gumkę, siemki. Tak. I rozstawiamy. I ustawimy sobie tak po kolei, żeby nie było. Czyli żółta. A to może przy owsie, tak? Nie, no tak po prostu, żeby było wiadomo. Czerwona, granatowa i czarna. I... Tak już by chciała. Już zaraz, coś... zaraz tam dziurę wykopisz, gwiazdę. Dosłownie, nie, jakby puszczę ją. Ustawiam najpierw, jakby najpierw na smyczy, bo ona jest żarłok 2000. Najpierw, żeby nie było, ustawiamy ją tu. Czyli jest trochę do boku. O. To ja tam przyjdę. Wyjadaj. Wiemy, że czerwona, możecie zobaczyć, które jest, a ja zbieram resztę i gwiazda jak zwykle będzie wyżerać i... No, ale najpierw ale wybrała czerwoną. Pierwsza podeszła do czerwonego, czyli będziesz miała czerwonym. Wiesz, czemu wybrała czerwony? Dlatego, że jest truskaweczka. A, nie Kasia, brudna, ale później weźmiemy gwiazdę na ląże, na halterku, bo... Nie chcę na głowie. I bierzemy jeszcze tego bambika na pracę ziemi, ponieważ z Galianą już zaczęłam pracę ziemi. Juhu! Woo! Powiedz coś. Chodź. Chodź, bambik, nie bój się. Ta tam wyjada resztki owca. Spróbuję w której inny sposób, jaki ją nauczy. Dawaj. Teraz musisz się opatrzyć. Dobra. Po prostu robię tak. I bęc. O. I stałaś. Odczulanie na piłkę. Galiana! Galia! I robimy lepiej. W innym odcinku robiliśmy Wiktorii Walkoczyk i teraz robimy Gwieździe. Tak. I pewnie też Wiktorii zrobimy. Bo już ma... Ale błagam, tylko nie niebieski. Teraz jakiś inny żółty. Zobaczymy, który wybierze. Już będzie wybierać. Dobrze. Galiana już się nie boi. Tylko tak troszkę. Sobie krąży. No już się tak się boi. Zatrzymam. Ty się nie bój. Ty się nie bój. O Boże! Gwiazda się nie boi. Ale jest troszkę na nią jakby za duży. No jest, wygląda trochę śmiesznie, ale nie wnika. Katarek zdejmujemy i katarek. Ło! Spadli. I jakby ktoś chciał wiedzieć, to ja zapętuję tak zawsze. Może sobie tutaj pokładamy i robimy takie coś. I ona ma to w taki sposób założone, w miarę luźno. Ale... O, spokojniejsza reakcja niż zwykle. Teraz ją wzięłam na stępika. Najpierw występujemy ją w ręku. Niski poziom baterii, naładuj telefon tak szybko jak to możliwe. Idziemy ją rozstępować troszkę w ręku, 2-3 kółeczka,
bo to jest jej pierwsza ląża, odkąd zrobiła sobie kuku. Więc zobaczymy, jak nam pójdzie, co? I jak coś, ona miała bandaż, tylko teraz, że jej się trochę zagoiło, to nie ma. No i zaschło ładnie, albo coś tam, strupek troszkę zdarł się, ale to tam normalne, no bo wiecie. Galiasia? Galina się bardzo boi, jak o, sobie się zrobi. Ale spokojnie, my ją oduczymy, ale ona jest malutko, bo jest, mam 5 miesięcy. Hop, hop, Galina. Jak coś ty kłamią, żeby odeszła, bo ona potrafi troszkę czasami pogubkować. Galiasia, chodź. Kuh. Albo pokażemy wam sztuczki gwiazdy, czyli nóżką umie robić gwiazdę. Dobra. Dalej. Uciekaj. No, zobacz. No dawaj, dawaj nóżką. O. Bardzo. Jak nie ma jedzenia, to ona tak wiecie. Bum. Jeszcze umie ukłon, tylko to za chwilę, bo musimy się zjeść. Stój i patrz na matkę. Jazda! Nie ma jedzenia. Jedzenie nie pójdzie tam. No tam za tego. O! Nie. Dawaj, dawaj. No. Ale główkę przez chwilę trochę zniżyła. No lekko, dawaj. Jak coś nie, jak coś ja pracuję z końmi inaczej, czyli z Galianem pracuję na etapie takim ląży i delikatnych coś tam prac, jak na kontakcie, no to się na koniu, sorry, pomyliłam. Ja po prostu rozumiałam, że jak skręcam to, że ma do siebie i tak dalej, więc i z gwiazdą robiliśmy chwilę, bo ma nogę, więc dlatego pierwszy raz miała taką lążę delikatną. Dokładnie. Ale jeszcze brudno mnie zakurzyła. Tak samo jak etui. O Boże, moje? No. Pulpecik. Chciałam, żeby było widać ten róg jednorożca. A tutaj buduje się nowa stajnia Natalii, do której będą się przeniesione fryzy. Nawet, że jest malutka, ale na pewno jest tak. Jak coś nie jest przymocowana mocno, tylko jest położony uwiąz. I Maja będzie trzymać, że jak powiem jej, że... Po prostu powiem jej, żeby no. Jak coś puściła, to wtedy puści. A najpierw wyczyszczymy jej troszkę grzywkę. Jeśli chcecie być pozdrowieni, piszcie w komentarzach. I trochę ją trzeba trzymać, bo to jest taki mały szkaradnik. Nie lubi czasami grzywy. Czekaj. Dobra, wrócimy jak wyczyszczymy grzyby, bo widzę, że się niecierpliwi. O, Galiana, o, przyzwyczaiłeś trochę?
wrócimy, jak ją wyczyścimy. Ale grzywa. Koniu, ja nie robię ci krzywdy, bo ja cię tylko chciałam złapać i zrobić ci kikuta, okej? Ej, tędy nie przejdziesz. Tędy nie przejdziesz. Zobaczcie to. Muszę nie wnikać. Perfektnie fryzjer.